Starostwo powiatowe w Radomiu otrzymało 22 miliony złotych dotacji na drogi. W gminie Zakrzew dzięki dotacji unijnej zostanie przebudowanych 12 km dróg. Wsparcie udzielono w ramach programu Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie gminy miasta Radomia oraz powiatu radomskiego, realizowanego wspólnie z Radomiem. To w sumie 12 km dróg powiatowych, z czego jedna droga będzie przebudowywana w kierunku Domaniowa na drodze, my ją nazywamy Radom-Cerekiew-Młódnice. Tutaj będzie prawie 9 km. To pierwszy etap, że tak powiem, w tym kierunku, gdzie będzie zarówno przebudowana sama cała droga, ale przy tym, tak jak powiedziałem, będzie budowany ciąg pieszo-rowerowy. Drugą drogą jest droga powiatowa, która łączy drogę wojewódzką prowadzącą z Radomia do Przytyka. I w miejscowości Milejowice rozpoczynamy ten nasz ciąg powiatowy aż do Taczowa, a dalej jeszcze będziemy przebudowywali to w ramach poszerzonego projektu, znaczy zadania, aż do drogi powiatowej, która przebiega przez miejscowość Gulinek. I ta droga będzie miała ponad 6 km, z czego na długości 4 km 200 m będzie wybudowana ścieżka rowerowa do miejscowości Taczów. Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez rozwój ekologicznych form transportu. Jego wartość to w sumie 27,5 miliona złotych, ale unijny wkład wyniesie 80%. Powiat dołoży do inwestycji jedynie 5,5 miliona. Warto dodać, że ciągi pieszo-rowerowe będą budowane z nawierzchni asfaltowej, co zwiększy komfort jazdy. Cały projekt, realizowany wspólnie z miastem, to wartość ponad 70 milionów złotych.